Witam Państwa na trzeciej sesji dzisiejszego dnia. Sesja również będzie poświęcona lokalnemu wymiarowi działalności Solidarności. Jako pierwszy z referatem wystąpi pan dr Robert Kolasa z referatem o tytule Reakcja władz partyjno-państwowych na powstanie i działalność Solidarności w regionie pilskim w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Poznaniu, oddział w Pile. Panie doktorze, bardzo proszę. Witam serdecznie zgromadzonych. Mój referat, jak tu już zostało powiedziane, dotyczy historii Piły. Oczywiście w aspekcie reakcji władz na działalność i powstanie Solidarności. Jeżeli chodzi o bazę źródłową do tego referatu, to baza jest dość obszerna. W Pilskim Archiwum zachowały się dokumenty wytworzone przez Urząd Miejski, Urząd Wojewódzki, Miejską i Wojewódzką Radę Narodową oraz oczywiście Komitet Miejski i Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Sama Piła była miastem wojewódzkim w tym okresie, o którym mówimy. Liczyła 60 tysięcy mieszkańców. Było to miasto dość specyficzne pod paroma względami. Poza środowiskiem robotniczym reprezentowanym przez zakłady, przez pracowników takich zakładów jak zakłady naprawy taboru kolejowego, zakłady sprzętu oświetleniowego Polam, izolację, węzeł kolejowy, odlewnie żeliwa, powoga, tak zwany roszarnie, Pilskie Przedsiębiorstwo Ziemniaczane i wiele jeszcze pomniejszych przedsiębiorstw, to drugą grupą społeczną byli tutaj mundurowi, tak upraszczając. Było to miasto garnizonowe z tego względu, że znajdowało się tam pułk myśliwsko-bombowy, szkoła oficerska, wojsk samochodowych, różnego rodzaju pomniejsze jednostki wojskowe, a także szkoła podoficerska Milicji Obywatelskiej. To też tworzyło pewną specyfikę tego miasta, że było to miasto nie tylko, jak to mówiono na początku po wojnie, miasto kolejarzy, ale także miasto mundurowych. Strajki w Pile rozpoczęły się 27 sierpnia i trwały do 30 sierpnia. Objęły kilka z największych zakładów. Rozpoczęły się w Polamie. Co ciekawe, pierwszymi osobami, które wystąpiły w tym strajku, były kobiety, pracownice właśnie jednego z wydziałów zakładów właśnie sprzętu oświetleniowego. W tych zakładach takich jak Polam, Transbud, Izolacja, właśnie ZNTEK, czyli zakłady naprawy taboru kolejowego, protesty, nie tylko to były strajki, ale także i masówki, na których robotnicy chcieli się dowiedzieć, co dzieje się na wybrzeżu, bo dochodziły do nich już po prostu informacje o tym, co się stało w Szczecinie, w Gdańsku i później w innych rejonach Polski. Także zaczęli tworzyć własne komisje zakładowe. Taka pierwsza właśnie powstała w zakładach sprzętu oświetlonego Polam. Władze na początku nie wiedziały, jak mają się zachować, jak zareagować na ten wybuch sprzeciwu, buntu, jakiegoś rodzaju oporu. Oczywiście nie ułatwiała im sytuacja gospodarcza. W tym czasie, jak wiemy, kraj tkwił w głębokim kryzysie ekonomicznym. Zaopatrzenie sklepów, co tu mówili moi prelegenci, było bardzo słabe, wielkie kolejki, braki w mięsa, braki podstawowych produktów. I to oczywiście wzburzenie robotników podzielali także członkowie partii, tych oczywiście podstawowych organizacji partyjnych, oddziałowych, które mieściły się w zakładach pracy. Wielu członków partii włączyło się w ten nurt tego buntu, tego sprzeciwu, co oczywiście powodowało, że lokalne struktury partii się rozpadały, wielu członków odchodziło. Czy później, już gdy Solidarność zaczęła przyjmować już taki charakter zorganizowany, weszła w jej struktury. Oczywiście czyli można powiedzieć, że w Pile Solidarność powstała tak jak w tych głównych akurat ośrodkach. Tu nie było takiego opóźnienia, jak miało miejsce tutaj w Mławie, jak tutaj mój przedmówca mówił. Tu akurat w Pile można powiedzieć, działo się to równolegle. Pilska Solidarność bardzo szybko się rozrastała. Praktycznie do wiosny 81 roku liczyła około 80 tysięcy w całym dawnym województwie pilskim, bo miasto, jak mówię, miało 60 tysięcy, ale z tych 80 tysięcy 67% to byli właśnie pracownicy zakładów Piły, samego miasta Piły, z tym, że struktury regionalne tutaj Solidarności nie pokrywały się tak z terytorium województwa. Część gmin nawiązało, jakby tutaj wstąpiło do regionów sąsiednich województw, do Bydgoszczy, do Szczecina czy do Poznania i z tamtymi środowiskami jakby bardziej współpracowało.
I teraz tak, jeżeli chodzi o to, jak same władze reagowały. Na początku władze nie wiedziały do końca, jak reagować. Były bardzo, na zebraniach partyjnych dochodziło do różnych głosów, co robić z tą nowo zastaną sytuacją. Ostatecznie na początku przyjęto taką politykę, żeby włączyć się jednak w ten nurt, żeby potraktować Solidarność jako takie lekarstwo na ten marazm, na to wszystko, co się dzieje dookoła, że to może być odnowa dla partii i zachęcali nawet swoich członków, aby wstępowali do Solidarności, co akurat rzeczywiście się działo, nawet jeszcze zanim oni do tego namawiali. W strukturach władzy na samych szczytach doszło do pewnych roszad. Przede wszystkim tutaj zmienił się prezydent miasta, zmienił się pierwszy sekretarz wojewódzki, dawny pierwszy sekretarz, który już był posłem, został bardzo tutaj źle oceniony przez robotników i tych działaczy partii na samym dole, co zmusiło go do oddania mandatu poselskiego z regionu Piły, tak? Także to pokazywało, że te ludzie jakby się tu już nie bali, krytykowali wprost swoich tutaj zwierzchników. Co ciekawe, pierwszy sekretarz miasta Komitetu Miejskiego, który zarazem był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej, obronił się, jakby tak powiedzieć, i nie utracił stanowiska, chociaż sam nawet postulował i składał swoją rezygnację. Jednakże większość tutaj tych działaczy namówiło go, aby pozostał w strukturach partii na tym stanowisku. Oczywiście, gdy już tutaj władze jakby zachęcały do tego działalności, to chciały, aby członkowie partii, którzy wejdą do struktur Solidarności, wspólnie z Solidarnością rozwiązywały te problemy, o których ludzie mówią. I te problemy były takie podobne jak tu we wszystkich tych mniejszych miejscowościach, czyli zaopatrzenie w sklepów, kwestie problemów lokalowych. Na przykład w samej Pile 800 ponad rodzin czekało na mieszkania, a pula tego, którą dysponowało miasto, było tylko 30 lokali, tak? Więc wiadomo, że problem był bardzo palący i bardzo trudny do rozwiązania dla władz. Oczywiście Solidarność ze swojej strony proponowała, że ona sama może to rozwiązać i tak do końca tutaj nie potrzebowała pomocy partii, znaczy nie chciała, albo chciała wspólnie z partią, ale pod swoim przewodnictwem rozwiązywać problem właśnie redystrybucji mięsa, redystrybucji czy dostępu do mieszkań. Na przykład jednym z postulatów Solidarności było takie, żeby to już nie władze miejskie decydowały, kto ma dostać kiedy mieszkanie, tylko po prostu członkowie spółdzielni mieszkaniowej i sama spółdzielnia mieszkaniowa ma decydować, kto to mieszkanie ma otrzymać, a nie tutaj jakby władza. Podobnie dochodziło także do takich jakby tutaj przepychanek czy sporów na temat właśnie tego, jak rozwiązać problem sprzedaży mięsa. Uważano, że w sklepach mięsa jako takiego nie było, kartki nie rozwiązywały problemu. Do tego jeszcze, dlatego tutaj jakby ludność, robotnicy podczas zebrań różnych wiedzy domagali się, żeby po prostu skończyć z przywilejami władzy, że przecież mięso jest dostarczane do Komitetu Wojewódzkiego, do Urzędu Wojewódzkiego i tam sprzedawane tak jakby pokątnie, znaczy to było w specjalnych punktach do tego wydzielonych i jakby tutaj robotnicy, w tym nawet działacze partii mówili, że skończmy z tymi przywilejami dla władzy i niech, i to było tak, to mniej więcej tak wypowiedziane przez nich, niech żony pierwszych sekretarzy i wojewodów też stoją w kolejkach, tak jak my, nasze żony muszą stać, nie? Także to także się przebijało w tych, po prostu ludzie mieli zwyczajne problemy, które chcieli rozwiązać. Główny problem to było zaopatrzenie towary takie właśnie jak mięso, jak proszek do prania. Domagano się także papierosów, także to też był taki palący problem, że nie było tego, nie były dostępne. Władza, aby udobruchać tych, obiecała, że zamiast papierosów będą słodycze. Także tym, że próbowali jakby przekupić, tak w cudzysłowie oczywiście, mieszkańców miasta, chociaż ze słodyczami również był problem. Do takich pierwszych, nazwijmy to, starć między Solidarnością lokalną a partią doszło dopiero tak na dobrą sprawę w styczniu 1981 roku. Tam się pojawił problem wolnych sobót. Pracownicy domagali się wolnych sobót i na tym tle dochodziło do wybuchu strajku, ale w Pile dołożono jeszcze jeden postulat. Uważano, że służba zdrowia nieprawidłowo funkcjonuje z powodów właśnie problemów lokalowych i domagano się, aby budynek, który właśnie kończono, wznoszono, który miał być przeznaczony na komendę wojewódzką milicji obywatelskiej, przeznaczyć na szpital, a budynek
Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodowej przekazać na przychodnie i tego typu tutaj obiekty służby zdrowia, co oczywiście nie wszyscy, a szczególnie kierownictwo partii, no nie bardzo się za tym opowiadało i na tym tle dochodziło do strajków. Takie strajki wybuchały 19, 24, 26 stycznia w większości zakładów tutaj na terenie miasta Piły, ale to były takie strajki ostrzegawcze, godzinne, nie dłuższe i w tym konwencji one trwały. Kolejny wybuch strajków na terenie Piły miał miejsce w marcu, oczywiście po wydarzeniach w Bydgoszczy, które miały miejsce, na znak solidarności za poszkodowanymi, za represjonowanymi tam w Bydgoszczy. Tutaj robotnicy Piły 26 marca zorganizowali taki strajk i to także przyłączyły się wszystkie duże zakłady pracy. To był też strajk, który trwał 4 godziny, to był taki strajk ostrzegawczy. Co ciekawe dla demokracji, jakbyśmy to powiedzieli, młodzież, która wcześniej była zorganizowana w Pile głównie nie w Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, ale bardziej w ZHP zaczęło się rozpadać. Komitety uczniowskie w szkołach średnich również, ale co ciekawe na terenie liceum ogólnokształcącego w Pile powstało taki uczelniana komisja odnowy społecznej. To był taki pierwszy niezależny, można powiedzieć taki samorząd uczniowski, bo w tym samym czasie istniał ten taki jakby stary komitet uczniowski, z którym nikt z uczniów się poważnie nie liczył, ale tutaj wybrano autentycznie, można powiedzieć demokratycznie i to sami uczniowie byli tutaj pionierami tej demokracji na tej niwie Piły, można powiedzieć. Co ten komitet się domagał? No na przykład domagał się tego, żeby uczono prawdziwej historii Polski, szczególnie tej najnowszej, żeby zmienić podręczniki do nauki historii, podręczniki do języka polskiego, także jakby tutaj zupełnie inaczej prowadzić zajęcia z wiedzą o społeczeństwie. No i oczywiście pytano także, ci uczniowie pytali, czy język rosyjski jest jedynym obcym językiem, którego należy się uczyć, tak? Czy nie można jakby alternatywnie czegoś innego spróbować, nie? I tutaj to oczywiście bulwersowało przywódców partii, bo to się wpisywało w pewien nurt antyradziecki, co akurat nie był ten, on się też pojawiał i wśród robotników. W innej szkole na terenie Piły, dokładnie w Zespole Szkół Mechanicznych, doszło do takiego incydentu, że pewien uczeń na znak protestu zaczął publicznie drzeć książki do języka rosyjskiego, tak? I to oczywiście też władza próbowała to przekształcić, że był incydent chuligański tylko, nie? Wybryk chuligański niedojrzałego młodego człowieka. Do kolejnego takiego zderzenia z władzą doszło we wrześniu, ponieważ we wrześniu władza zastosowała taką jakby działalność taką cenzuralną, zablokowała możliwość wydawania prasy pilskiej strukturą Solidarności. Pilskie struktury Solidarności wydawały kilka tutaj periodyków. Jednym z nich była Solidarność Pilska, drugim takim bardziej na szczeblu regionalnym Tu i Teraz i taki typowo zakładowy Solidarność Polamowska. I oni zablokowali cały ten nakład, Służba Bezpieczeństwa zarekwirowała, a przywódcę Solidarności właśnie z zakładów tu polamowskich, pana Franciszka Langnera, no wzywano na jakieś niekończące się rozmowy, które prowadziła Służba Bezpieczeństwa. I w jego obronie i w walce z tą cenzurą oraz tego, że też nie dopuszczono do publikacji książek o poznańskiej czerwi z 56, czy gdy Bruk był naszym przyjacielem, to na tej fali robotnicy na początku zorganizowali wiec, to miało miejsce 4 września. Na tym wiecu, który odbył się na Deptaku w Pile, przybył Andrzej Gwiazda, który był jakby liderem tego wiecu, ale później, znaczy ten wiec według szacunków władz różnie jest podawany i te liczby są tak rozchwiane, że trudno mi powiedzieć, na ile one są prawdziwe, bo jest od 3000 do 20000, nie? Także to jest zbyt duża rozbieżność, ale na pewno był to tłum kilkutysięczny. Od tego się zaczęło, to był taki akt, a potem wybuchały strajki. 10, 14 września to były też przeważnie strajki godzinne. W tym ostatnim wzięło udział 80% pracowników większości zakładów na terenie miasta Piły. I to oczywiście później doprowadziło do tego, że całe postępowanie karne przeciwko panu Franciszkowi Langnerowi, który mówię jeszcze raz, przypominam, był przywódcą Solidarności Polamowskiej, zostało umorzone przez władzę. No i to jakby to rozładowało te napięcia.
Co prawda w późniejszym okresie dochodziło jeszcze do strajków w październiku, takich, ale to były strajki związane ze, jakby powiązane ze strajkami ogólnopolskimi, które wybuchały 3 i 28 października 1981 roku i w tych nie wszystkie zakłady brały udział, ponieważ jakby od drugiej połowy 1981 roku jakby spada aktywność działaczy Solidarności. Władza próbuje jakoś osłabiać Solidarność, wspierając branżowe związki zawodowe. I ten odpływ jest znaczny. Szacuje się, że tak z tych dokumentów, które przyglądałem, że Solidarność w momencie jej likwidacji przez już stan wojenny liczyła 55 tysięcy z 80, tak? Czyli tu już było około 25 tysięcy mniej. Ci ludzie przeważnie przechodzili właśnie do branżowych związków zawodowych i na takiej zasadzie tu oczywiście próbowano ją osłabić. To się też, przepraszam, to się też wiąże z tym, że Solidarność Pilska, to też widać na zjeździe delegatów. Pierwszy zjazd delegatów tutaj regionu pilskiego miał miejsce w marcu 1981 roku i ten zjazd odbył się na 292 delegatów, którzy mieli przybyć, przybyło 283, czyli frekwencja była zadowalająca. Uchwalono wtedy różnego rodzaju postulaty i wybrano zarząd na czele z Elgiuszem Naszkowskim, który został liderem regionu pilskiego. Niestety później okazało się, że był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Grażyna i gdy wszedł już później także do Komisji Krajowej, to on właśnie nagrywał te posiedzenia Komisji Krajowej, które później były manipulowane przez władzę i były upubliczniane w mediach. Także tutaj taka postać, chociaż w rozmowach już, to już poza dokumentami, w rozmowach z działaczami Solidarności, gdy ich pytałem, jaki był pan Eligiusz tak naprawdę, to oni mówią, że oni wtedy nie mogli uwierzyć, że on mógłby być tajnym współpracownikiem, ponieważ on był najbardziej radykalny i on się domagał od partii najwięcej. Najbardziej tutaj był takim agresywnym działaczem Solidarności, mógł nawet mieć, jak to sama partia mówiła, był w tej ekstremie solidarnościowej tak zwanej przez partię. Także tutaj ten zjazd był udany, ale już drugi zjazd, który odbył się pod koniec listopada, frekwencja sięgnęła 60%. Jakby zainteresowanie już było mniejsze, to nawet widać na obchodach rocznicowych sierpnia 80, że w niektórych zakładach pracy załogi już tak chętnie nie przychodziły na te spotkania, projekcje filmowe, wtedy był przecież projekcja Człowieka z marmuru, później Człowieka z żelaza. Nie było takiej, już jakby ludzie byli zmęczeni tym ciągłą taką, tą całą sytuacją, która ogarnęła nasz kraj, tym kryzysem, tymi kolejkami i tak dalej. Więc to nie pomaga. Sama partia, widząc osłabienie jakby tutaj tej aktywności Solidarności właśnie poprzez wspieranie branżowych związków zawodowych, zaczyna sama przechodzić jakby do kontrnatarcia i tutaj zaczyna, jak wcześniej zachęcała do wstępowania do Solidarności, to teraz zaczęła zniechęcać, zaczęła wzywać swoich działaczy na rozmowy i pytać, czemu się włączyliście do Solidarności, jak widzicie dzisiaj działalność Solidarności, czy partia może rozwiązać nasze problemy. W ten sposób próbowano ich przyciągnąć. Celem w ogóle tych rozmów członkami Solidarności, którzy byli zarazem członkami partii, były takie, tylko że to się nie udało, żeby namówić członków partii działających w Solidarności, aby gremialnie wszyscy na znak protestu opuścili Solidarność, oskarżając ją, że nie reprezentuje robotników, nie walczy jakby tu o socjalistyczny charakter państwa, tylko chodzi o politykę, przekształcenie Solidarności w partię i przejęcie władzy. Ale to się nie udało, ponieważ no, ci ludzie sami byli niepewni tego wszystkiego, co się stanie. Zresztą oni obawiali się represji, co też wynika z tych rozmów, ale oczywiście pierwszy sekretarz tutaj zapewniał, że my nie będziemy się mścili, co nie do końca też tak się spełniło. Także o tym też należy pamiętać w tym kontekście. Oczywiście w tym samym czasie następuje też duży odpływ ludzi z partii w ogóle. Według tych szacunków z dokumentów partyjnych wynika, że szeregi partii opuściło w ciągu tego roku ponad 2400 działaczy, tak? I to z różnych powodów, ale raczej główny powód był podany taki, że oni nie widzą dalszych perspektyw działalności w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, że ona nie poradzi sobie bez jakby tu Solidarności do przebudowy. Partia w tym czasie zaczyna budować zespół do spraw prowadzenia walki politycznej, więc już jakby ten zespół powstaje na szczeblu Komitetu Wojewódzkiego, potem Komitetu Miejskiego i tych komitetów gminnych w całym województwie. Także widzimy, że od września partia już jest
gotowa do konfrontacji z Solidarnością, nawet spodziewa się, na zebraniach partyjnych często padają takie słowa, niech przyjdą wreszcie rządy silnej ręki, niech ktoś uspokoi tą sytuację, niech ktoś rozwiąże to, bo nie da się tak dalej po prostu pracować, tak? Także partia, oni już też jakby czuli wzrastającą siłę, też obawiali się tutaj tego, czy wojska radzieckie, jak się odniosą do tego, jak nasi sąsiedzi się do tego odniosą. To dosyć też ciekawe jest, że poruszano nawet problem agresji radzieckiej i zagrożenia tym, no, tym straszakiem radzieckim. Co ciekawe, działacze Solidarności też to zauważyli i powiedzieli właśnie to głośno, że cóż to za państwa socjalistyczne, cóż to za państwa, które niby szanują naszą demokrację, jak ingerują w nasze wewnętrzne sprawy, że to jest przecież nasza sprawa, jaki obierzemy kierunek i nasi sąsiedzi w ogóle nie powinni się do tego angażować. Oczywiście byli też działacze partyjni, którzy chcieli, żeby tutaj na szczeblu krajowym, regionalnym, powstał ten Front Porozumienia Narodowego, czyli coś, co miałoby zastąpić Front Jedności Narodu i włączyć w to Solidarność. Były też takie pomysły, to już nawet od początku były takie, żeby Solidarność po prostu włączyć do tego nowego, tego nurtu oficjalnego, chociaż sama Solidarność tego nie chciała tak do końca i też w to nie wierzyli niektórzy działacze partyjni. Oczywiście 13 grudnia, jak wiemy, wprowadzono stan wojenny na terenie całego kraju, w tym i Piły. Na szczęście w Pile nie doszło do żadnych rozruchów, gdzie ktoś poniósłby śmierć lub kalectwo, ale doszło do pewnych protestów. 14 grudnia w kilku największych zakładach pracy zebrali się robotnicy, zaczęli organizować wiec, głównie w obronie samej Solidarności, ale przede wszystkim ludzi internowanych i aresztowanych. W Pile aresztowano 48 najbardziej znanych działaczy, w tym także Eligiusza, także Oneszkowskiego, on także został aresztowany w tej grupie 48 działaczy. Ich zamykano przeważnie w miejscem internowania były Wronki, Kwidzyń, Gębarzewo i tam zostali osadzeni. Robotnicy domagali się ich uwolnienia i spotkali się na rozmowach z komisarzami wojskowymi, którzy pojawili się w zakładach pracy. I tam prowadzono takie półtora godzinne, półgodzinne rozmowy na terenie ZNT-ku, Powogazu, Polamu, izolacji, ale udało się wojskowym przekonać tutaj robotników, żeby nie podejmować, żeby zaprzestali próby strajku i żeby wrócili do pracy i rzeczywiście robotnicy w większości rozeszli się i wrócili do swojej pracy. Jedynie w ZNT-ku do godziny 14 sytuacja była taka, powiedzmy, patowa. Część ludzi podjęło pracę, a część po prostu stało na głównej hali i jeszcze próbowało jakby tutaj wzniecić wiec, ale do niczego takiego nie doszło. I to praktycznie jakby tutaj to wydarzenie kończy ten epizod tego i rozpoczyna już tą działalność nielegalną Solidarności, która już akurat jest poza tym programem. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję za dyscyplinę czasową i za szerokie zarysowanie sytuacji w województwie pilskim. Teraz poproszę o głos panią Marzenę Grosicką z delegatury IPN w Kielcach. Temat jej wystąpienia będzie pierwsze walne zebranie delegatów regionu świętokrzyskiego NZZ Solidarność jako przykład konfrontacji mechanizmów demokratycznych z działaniami operacyjnymi SB. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście na wstępie kilka słów w materiałach pokonferencyjnych przedstawię szersze tło tego walnego zjazdu delegatów, a dzisiaj chciałam zaprezentować kilka konkretnych przykładów, jak te zasady demokratyczne funkcjonowały w regionie świętokrzyskim. Opieram się tutaj na relacjach działaczy Solidarności, które oczywiście konfrontowałam z materiałami głównie Służby Bezpieczeństwa, ale także z artykułami prasowymi. Przygotowania do pierwszego walnego zjazdu delegatów regionu świętokrzyskiego rozpoczęły się wyborem delegatów w poszczególnych zakładach pracy zrzeszonych w strukturach związku. Według obowiązującej ordynacji wyborczej delegatów wybierano proporcjonalnie. Jeden delegat przypadał na 500 członków związku. Natomiast w mniejszych zakładach pracy wybierano elektorów, którzy z kolei poprzez międzyzakładowe zgromadzenie elektorów wybierali swoich przedstawicieli na zjazd. Także wszystko odbywało się dokładnie według demokratycznych zasad. Do zjazdu regionu świętokrzyskiego skrupulatnie przygotowywał się ustępujący zarząd.
Jego członkowie sporządzili całościowe sprawozdanie ze swej działalności, w którym podali stan organizacyjny, scharakteryzowali dotychczasową działalność, kontakty z Kościołem, z władzami administracyjnymi i z innymi ruchami związkowymi. Opisali też najważniejsze akcje przeprowadzone w regionie i podejmowane przez zarząd inicjatywy. Pierwszy walny zjazd delegatów NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego obradował w kieleckim Polmo SHL w dwóch turach. Pierwsza miała miejsce w czerwcu 1981 roku, natomiast druga tura odbywała się od 4 do 5 lipca. W zjeździe uczestniczyło 499 delegatów z całego regionu. Zebranie otworzył przewodniczący ustępującego zarządu, czyli Mirosław Domieńczyk. Jednym z pierwszych punktów było odczytanie sprawozdania z działalności zarządu za cały okres funkcjonowania, czyli od 14 września 1980 roku do 20 czerwca 1981. Dyskusja na temat dotychczasowej pracy zarządu była długa i burzliwa. Rozliczanie spraw finansowych prowadzonych przez zarząd było związane z udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi. Sprawa była skomplikowana, ponieważ zarządowi postawiono szereg zarzutów dotyczących przeważnie bałaganów dokumentacji, braków dokumentacji finansowej, były sprawy jakichś delegacji służbowych, kart drogowych, samochodów, ale pojawiały się też zarzuty spożywania alkoholu i temu podobne. Jednak w wyniku głosowania stosunkiem głosów 191 do 140 przy 20 głosach wstrzymujących się udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Warto podkreślić, że pomimo stwierdzenia poważnych uchybień i takich drobnych zarzutów, żadna z komisji nie postawiła zarządowi zarzutu sprzeniewierzenia związkowych pieniędzy. 22 czerwca przyjęto ordynację wyborczą, a także strukturę organizacyjną zarządu regionu. Następnymi punktami zjazdu był wybór kandydatów na przewodniczącego zarządu i głosowanie na przewodniczącego, a następnym elementem był wybór kandydatów na członków zarządu i kolejne głosowanie na członków zarządu. W wielu relacjach działaczy Solidarności pojawia się wątek przypadkowości czy też takiego naturalnego doboru przywódców związkowych. I tutaj w jednej z relacji Ireny Kurowskiej z Kieleckiej Iskry, największego kieleckiego zakładu pracy, opisuje ona, że tak naprawdę dostała się do struktur związkowych właśnie z przypadku, ponieważ w czasie, kiedy trwał pierwszy w regionie świętokrzyskim strajk w Kieleckiej Iskrze pod koniec sierpnia 1980 roku, to ona powodowana ciekawością udała się do sali, gdzie odbywało się akurat posiedzenie komitetu strajkowego i tylko z racji tego, że miała przy sobie notes i długopis, została poproszona o notowanie postulatów strajkujących. No i później sporządziła z tego sprawozdanie, zredagowała postulaty, no i tym naturalnym sposobem stała się sekretarzem komisji strajkowej. Później podczas kolejnego protestu, największego w regionie we wrześniu, w Kieleckiej Iskrze, ona również w ten naturalny sposób sprawowała funkcję sekretarza komisji strajkowej. Z racji tego, że robiła to dobrze, skutecznie wywiązywała się z powierzonych jej obowiązków, weszła później w skład komisji zakładowej, ale oczywiście została wybrana przez pracowników zakładu. Ona podkreśla, że pewnie Pani Kurowska podkreśla, że pewnie tutaj jej cechy charakteru, to, że była kłótliwa i zawsze jasno wyrażała swoje zdanie, no to jej tutaj chyba pomogło w tej, powiedzmy, karierze związkowej. W każdym bądź razie weszła w skład komisji zakładowej później, była delegatem na Regionalny Zjazd Solidarności i w wolnych wyborach podczas tego pierwszego regionalnego zjazdu została przewodniczącą komisji rewizyjnej zarządu regionu. Kolejny taki wątek dotyczący konkretnego działacza Solidarności dotyczy Bogdana Rysia ze Skarżyska Kamiennej, prowincjonalnego miasta, które wchodziło w skład tych struktur regionu świętokrzyskiego Solidarności. On również w swoim zakładzie pracy został wybrany jako delegat na zjazd regionalny.
I podczas tego zjazdu na początku pojawiły się zarzuty do jednego z delegatów ze Skarżyska, do kolejarza, który został wybrany. Prawnicy, którzy prowadzili jedną z komisji zjazdowych, stwierdzili, że tamten kolejarz został wybrany niezgodnie z regulaminem, przedstawili jakąś argumentację. I tutaj pan Bogdan Ryś wystąpił w jego obronie, przedstawił swoje argumenty, sprzeciwił się opinii prawników i w ten sposób jego argumenty rzeczywiście zostały przyjęte, a on został zaproszony do udziału w jednej z komisji zjazdowych i w ten właśnie sposób, dzięki temu, że jasno wyraził swój sprzeciw, nie bał się przedstawić swojego zdania, nawet w konfrontacji z prawnikami zasiadającymi w zarządzie, stał się członkiem jednej z komisji i później również wszedł w skład zarządu regionu, stał się członkiem prezydium zarządu regionu, a później delegatem na Krajowy Zjazd Solidarności. Niektórzy delegaci na ten regionalny zjazd jechali jednak z opracowaną wcześniej taktyką, strategią działania. Tak było w przypadku pochodzącego z Jędrzejowa Waldemara Bartosza, który był jednym z 30-osobowej grupy delegatów z Jędrzejowa. Delegaci ci stwierdzili po naradach, że żeby zwiększyć szansę Bartosza, którego chcieli przeforsować do zarządu regionu, najpierw powinien on wystartować jako kandydat na przewodniczącego zarządu regionu, ponieważ wtedy będzie miał możliwość zaprezentowania siebie, swoich poglądów, bo takie były zasady przy wyborze przewodniczącego, a później, jeżeli się nie uda, automatycznie stanie się osobą na tyle znaną i rozpoznawalną, że rzeczywiście będzie mógł wejść do zarządu. I dokładnie tak się stało. Waldemar Bartosz, jako jeden z najmłodszych kandydatów na przewodniczącego zarządu regionu świętokrzyskiego, zaprezentował się bardzo dobrze, bo reguły były takie, że każdy kandydat na przewodniczącego miał 10 minut na wypowiedź i Bartosz zdobył trzeci wynik w regionie spośród 14 kandydatów, także rzeczywiście wypadł bardzo dobrze. Nie wszedł do drugiej tury wyborów na przewodniczącego, ale w tym drugim głosowaniu, kiedy zgłoszono go na członka zarządu regionu, to rzeczywiście został członkiem zarządu i wszedł w skład prezydium. Także tutaj ta wcześniej przygotowana strategia, czy też taktyka działania przyniosła skutki, ale to również odbywało się wszystko zgodnie z tymi demokratycznymi zasadami, no bo tylko dlatego, że dobrze się zaprezentował, rzeczywiście rzeczowo, konkretnie przedstawił program, plan działania, no to dzięki temu wszedł właśnie do tych regionalnych władz Solidarności. Do pierwszego walnego zjazdu delegatów oprócz kandydatów, członków Solidarności skrupulatnie przygotowywała się także Służba Bezpieczeństwa. W pierwszych władzach regionalnej Solidarności SB posiadała dwóch tajnych współpracowników. Jeden z nich według SB miał dotarcie do Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Krajowego Biura Interwencyjnego oraz miał możliwość udzielania wyprzedzających informacji o aktualnych zamierzeniach zarządu. Tak wyglądała sytuacja przed zjazdem, więc tutaj pole działania SB było dosyć duże. Jeśli chodzi o sam zjazd, to z dokumentów SB wywnioskować można, że ich głównym zamierzeniem było niedopuszczenie do wyboru prawnika Jerzego Stępnia na przewodniczącego zarządu regionu. Mówimy tutaj o Jerzym Stępniu, który później był przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego, to ta sama osoba. Wcześniej w tym pierwszym zarządzie pełnił funkcję rzecznika prasowego i według SB był takim najpewniejszym kandydatem do objęcia przywództwa w regionalnej Solidarności po tym pierwszym walnym zjeździe delegatów. Druga tura wyborów rozpoczęła się 4 lipca i została ona poprzedzona mszą świętą zainicjowaną właśnie przez Jerzego Stępnia, która została odprawiona w intencji wyborów i pomyślnej pracy związkowej, ale także w intencji ofiar pogromu kieleckiego z 4 lipca 1946 roku.
Zorganizowanie mszy opóźniło rozpoczęcie obrad. Zdaniem SB wywołało też wiele kontrowersyjnych komentarzy ze strony delegatów, ponieważ jak argumentowała SB, stępień decyzję o zorganizowaniu tej mszy podjął samodzielnie, bez konsultacji z innymi członkami zarządu, natomiast w porozumieniu z Adamem Michnikiem. Dla SB był to doskonały pretekst do skompromitowania stępnia. W raportach jasno napisano, że fakt ten, czyli fakt zorganizowania tej mszy w intencji ofiar pogromu, został wykorzystany operacyjnie w kombinacji mającej na celu niedopuszczenie do wyboru Jerzego Stępia na stanowisko przewodniczącego regionu. Sam Stępień potwierdza po latach w relacji złożonej, że rzeczywiście pierwsze pytanie, jakie usłyszał, kiedy dotarł do miejsca obrad, brzmiało, kto był inicjatorem mszy w intencji ofiar pogromu. Stępień tłumaczył, że tu zarząd, że podjęli taką decyzję, że poszli do biskupa, że uważali, że jest to ważne, żeby w 25. rocznicę tych wydarzeń odbyła się taka msza. No a kolejne pytanie padło, czy pan wie, że z tego właśnie zakładu, czyli z SHL-ki, wcześniejszej Huty Ludwików, wyszli robotnicy właśnie na ten pogrom? No i tutaj można się tylko domyślać, kto i w jakim celu te pytania zadawał. Również tego dnia ukazał się tekst Stępnia dotyczący właśnie rocznicy pogromu. Stępień tutaj tłumaczył, że uważał, że jest to na tyle ważna data, okrągła rocznica, że należy wręcz przypomnieć o tych tragicznych wydarzeniach. Według relacji Stępnia, co ciekawe, już 4 lipca, w momencie, kiedy szli z mszy w katedrze kieleckiej do SHL-ki, gdzie odbywały się obrady, podszedł do niego pracownik z huty w Ostrowcu Świętokrzyskim, który powiedział, że bardzo się cieszy, że pan nie jest Żydem. No, Stępień tutaj postawił wielkie oczy, bardzo się zdziwił, no ale ciągnął rozmowę, pytał, no ale skąd pan wie, że ja nie jestem Żydem? No bo w hucie w Ostrowcu kolportowany był już sporo wcześniej czterostronicowy maszynopis zawierający bardzo szczegółowe, drobiazgowe informacje na temat biografii Jerzego Stępnia i właśnie szereg takich insynuacji, że jest Żydem, że ma takie korzenie i wiele, wiele innych informacji. No więc Jerzy Stępień, zaciekawiony, jak ta komisja funkcjonowała, pyta, w takim razie w jaki sposób zbadaliście to, że ja nie jestem Żydem, tak? No to pan tu powiedział, pan z Ostrowca powiedział, że w hucie w Ostrowcu powołali specjalną komisję, która miała za zadanie ustalić, czy Stępień jest Żydem. No i odbyło się to w ten sposób, że pojechali do Sandomierza, skąd Jerzy Stępień pochodził, rozpytywali o rodziców, dziadków. No i okazało się tak rzeczywiście, że ani rodzice, ani dziadkowie nie byli Żydami. No to tutaj Jerzy Stępień z tego, co opowiadał po latach, nie omieszkał sarkastycznie odpowiedzieć, że Hitler to jednak do 4. pokolenia sprawdzał, a tu tylko rodziców i dziadków sprawdzono. No w każdym razie Jerzy Stępień wspomina, że według niego te właśnie informacje, te wcześniej, te paszkwile, które były kolportowane w wielu zakładach pracy na jego temat, a także to, te wydarzenia z 4 lipca spowodowały, że nie został wybrany na przewodniczącego. Ale czy rzeczywiście tak było? Na stanowisko przewodniczącego zarządu regionu, jak już powiedziałam, zgłosiło się 14 kandydatów. Kandydaci mieli możliwość zaprezentowania siebie, swoich poglądów w 10-minutowej wypowiedzi, a później musieli odpowiadać na pytania. Te pytania dotyczyły przeróżnych zagadnień, od poglądów na sprawy polityczne i gospodarcze, poprzez pytania dotyczące właśnie wiary, moralnej motywacji i działania. Badano zdolność samokrytycyzmu, próbowano prowokować zwierzenia, a nawet rozdrażnienie i niekiedy odnosiło się wrażenie, że pytający chcieli wypróbować odporność psychiczną danego kandydata. Frekwencja na samym wyborczym głosowaniu była bardzo duża. Wśród ustępującego zarządu Stępień miał największe poparcie delegatów i przeszedł do drugiej tury wyboru wspólnie z
Marianem Jaworskim, działaczem Solidarności z malutkiego zakładu elektroprojektu Kieleckiego Biura Studiów Projektowych, który był zupełnie nieznaną osobą. Oni we dwóch przeszli do tej drugiej tury wyborów. ISB w raportach wielokrotnie podkreślała, że to w wyniku zastosowanych przez nich wcześniejszych kombinacji operacyjnych, czyli tutaj mowa zapewne o tym paszkwilu, ale także w wyniku doraźnych kombinacji prowadzonych podczas trwania wyborów doprowadzono do tego, że w drugiej turze głosowania Jerzy Stępień uzyskał 133 głosy, natomiast jego kontrkandydat Marian Jaworski 183 głosy. Stępień nie wygrał więc wyborów, ale i ten cel SB rzeczywiście osiągnęła. Czy to jednak była tylko zasługa ich działań operacyjnych? Otóż delegaci, którzy wówczas dokonywali wyboru, twierdzą, że po prostu Marian Jaworski, zupełnie nieznany człowiek, po prostu lepiej się zaprezentował. Lepiej wypadł podczas tej 10-minutowej prezentacji. Jedna z delegatek ze Starachowic mówi, że ona była osobą, która nie głosowała na Stępnia, ponieważ zraziło ją jego ówczesne wystąpienie. Tak jak już mówiłam, do tego ustępującego zarządu były zarzuty dotyczące pieniędzy, samochodu, alkoholu i tak dalej. I Stępień, gdy przemawiał, odnosił się do tych wszystkich zarzutów, tłumaczył się i tutaj delegatka podkreśla, że miała wrażenie, tak jakby mały chłopiec tłumaczył się, że to nie on, że to nie jego wina, nie on to wszystko sprowokował. I później, gdy wracali z grupą delegatów do Starachowic, no to wiele osób potwierdzało, że rzeczywiście odnieśli takie wrażenie, że to wystąpienie Stępnia przy tej prezentacji po prostu było dla niego niekorzystne. Z kolei Marian Jaworski zaprezentował się bardzo dobrze i choć był nieznany w regionie, zdobył sobie sympatię delegatów. Tutaj osoby uczestniczące w pierwszym zjeździe podkreślają, że tak naprawdę nie znało się tych osób, które kandydowały, mimo że gdzieś tam nazwiska się gdzieś pojawiały, to osobiście się tych osób nie znało. I niektórzy robili tak, że po prostu oceniali, dawali punkty wręcz poszczególnym osobom, tak żeby rzeczywiście zagłosować zgodnie z tym, co te osoby prezentowały. Marian Jaworski w swoim wystąpieniu opowiedział o sobie i przedstawił takie dwa bardzo ciekawe wydarzenia ze swojego życiorysu. Otóż pierwszy dotyczył okresu, kiedy chodził do liceum w niedaleko od Kielc, miejscowości Chmielnik, gdzie wspólnie z innymi uczniami zabarykadowali się w klasie, ponieważ wystąpili w obronie dwóch kolegów, którzy zostali posądzeni o kradzież w sklepiku szkolnym. Oni uważali, że tych dwóch uczniów zostało niesłusznie oskarżonych, chłopcy, cała klasa zabarykadowała się w klasie. Oczywiście nie przyniosło to z jakiegoś pożądanego efektu, nie zostali oni zwolnieni, a uczniowie mieli później kłopoty w szkole, szczególnie na maturze, bo większa część klasy matury nie zdała. Ale to był ten pierwszy epizod, który zaprezentował Jaworski, a drugi dotyczył roku 68, kiedy studiował na Politechnice Wrocławskiej i uczestniczył w wydarzeniach, które miały miejsce na uczelni, w marszu pierwszomajowym. I to właśnie, że przedstawił się rzeczowo, konkretnie, spowodowało, że rzeczywiście zyskał przychylność delegatów i tutaj wygrał na przewodniczącego i sprawował tę funkcję do stanu wojennego. Nawet jeśli SB podkreślała swoją decydującą rolę przy wyborze na przewodniczącego zarządu regionu, to i że osiągnęli swój cel, bo Stępień nie został przewodniczącym, to ich działania operacyjne nie powiodły się w całości, ponieważ nie przeforsowali swojego kandydata, który wcześniej był członkiem zarządu regionu, w ogóle nie wszedł on do drugiej tury. No i w nowo wybranym zarządzie SB nie posiadała tajnych współpracowników ani dotarcia do KKP i komisji branżowych. Posiadała jedynie pośrednie dotarcie do zarządu przez byłych członków zarządu i komisje zakładowe. A tu jeszcze w nawiązaniu do mojego przedmówcy, Marian Jaworski, przewodniczący zarządu regionu, miał
w związku z postacią Eligiusza Naszkowskiego spore problemy, ponieważ kiedy był na posiedzeniu Komisji Krajowej, również za zgodą przewodniczących nagrywał posiedzenie Komisji Krajowej, żeby później przygotować sprawozdanie i przedstawić w regionie dokładnie, co się działo, przygotować takie sprawozdanie. No i później po wprowadzeniu stanu wojennego został oskarżony, że to on był tym tajnym współpracownikiem, który przygotowywał owe nagrania i musiał się gęsto tłumaczyć, że to jednak nie tak to wyglądało. Dziękuję. Również dziękuję. Dziękuję za to ciekawe studium demokracji związkowej, szczególnie cenne, że oparte o konkretne przypadki, konkretne biografie. Teraz chciałbym o głos poprosić doktora Krzysztofa Osińskiego z delegatury IPN w Bydgoszczy. Temat jego wystąpienia to w stronę demokracji. Pierwsze walne zebranie delegatów regionu bydgoskiego NZZ Solidarność. Bardzo proszę. Dziękuję. Tematem mojego wystąpienia jest przedstawienie genezy i przebiegu pierwszego walnego zebrania delegatów regionu bydgoskiego NZZ Solidarność. Jest to temat dość obszerny, w związku z tym pozwolę sobie zaprezentować tylko kilka wybranych wątków, natomiast całość zagadnienia znajdzie się w oddanym do druku tekście. NZZ Solidarność działał w oparciu o założenia zawarte w przyjętym 20 września 1980 roku statucie. W jego rozdziale czwartym opisano władze związku, do których regionalnych reprezentantów oprócz zarządu, prezydium zarządu i komisji rewizyjnej zaliczono walne zebranie delegatów. Informacje na temat WZD zawarto w dwóch paragrafach tego rozdziału, odpowiednio 21 i 22. Dowiadujemy się z nich m.in., że do kompetencji walnego zebrania delegatów należy uchwalanie programu działalności organizacji regionalnej związku, wybór przewodniczącego i członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej regionalnej organizacji związku, wybór delegatów na zjazd związku, rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej oraz udzielanie zarządowi absolutorium oraz ustalanie wysokości składek członkowskich w granicach określonych przez zjazd. W dalszej części statutu opisane zostały szczegóły dotyczące funkcjonowania WZD. Ustalono m.in., że zbiera się ono co dwa lata z wyjątkiem nadzwyczajnego zebrania, które mogło być zwoływane przez zarząd, komisję rewizyjną albo na wniosek komisji zakładowych, reprezentujących co najmniej jedną piątą członków organizacji w regionie. Do udziału w WZD zobowiązani byli delegaci wyłonieni w poszczególnych organizacjach związkowych. Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów ustalał zarząd proporcjonalnie do liczby członków. Aby uchwały WZD były ważne, w jego obradach musi wziąć udział co najmniej połowa wyznaczonych na nie delegatów. Natomiast same uchwały przyjmowane są podczas obrad zwykłą większością głosów. W regionie bydgoskim wstępne przygotowania do pierwszego WZD trwały przez kilka miesięcy, od jesieni 1980 roku do wiosny następnego roku. Proces rozpoczął się wyborem komisji zakładowych, które wybierane były z zachowaniem zasad demokracji przez członków Solidarności w poszczególnych zakładach pracy. Stopniowo zastępowały one samozwańcze zakładowe komitety założycielskie, które powstawały w trakcie spontanicznych akcji strajkowych w sierpniu i wrześniu 1980 roku. Przebieg wyborów z uwagą obserwowany był przez instancje partyjne, a to głównie z tego powodu, że wielu członków partii wchodziło w skład Solidarności. Mało tego, zajmowało w strukturach Solidarności odpowiedzialne funkcje. Tutaj kilka danych, żeby to udokumentować. W 1143 zakładach wybrano ogółem do komisji zakładowych 7520 osób, w tym 1828 osób było członkami PZPR-u. Mało tego, 193 osoby pełniły funkcje przewodniczących komisji zakładowych było jednocześnie członkami PZPR-u. Na posiedzeniu KKP w dniu 23 kwietnia 1981 roku powołano Krajową Komisję Wyborczą, która odpowiadała za koordynację wyborów w poszczególnych
regionach. Podczas posiedzenia wywiązała się ponadto dyskusja na temat nowego kształtu regionalnego związku, to znaczy jaki ma być zasięg terytorialny poszczególnych regionów. Jedni lansowali koncepcję makroregionów, która zakładała tworzenie 17 regionów według dawnych województw, inni opowiadali się za 49 regionami, które odpowiadałyby ówczesnemu podziałowi administracyjnemu. Ostatecznie przezwyciężyła ta druga koncepcja, chociaż pewne korekty później również wprowadzano w tym podziale. W celu nadzorowania procesu wyboru delegatów i przygotowania obrad planowanego w UZD powołano Regionalną Komisję Wyborczą. Jej siedziba znajdowała się w budynku Poczty Głównej w Bydgoszczy. Na spotkaniu RKW w dniu 5 maja 1981 roku wybrano jego prezydium. I Regionalna Komisja Wyborcza powołała początkowo 5 podległych sobie oddziałów z siedzibami w Bydgoszczy, Chojnicach, Świeciu, Żninie i Inowrocławiu. Później powołano jednak 12 okręgów wyborczych, żeby ułatwić sobie działalność, które pokrywały się z siedzibami 12 MKZ-ów działających w obrębie regionu bydgoskiego. 21 maja 1981 roku na cotygodniowym spotkaniu kierownictwa bydgoskiego MKZ z przewodniczącymi ogniw zakładowych Solidarności zastępca przewodniczącego RKW Roman Lampka poinformował zebranych o terminie w UZD i zapowiedział jednocześnie, że kampania wyborcza trwała będzie 2 tygodnie. Bezpośrednie przygotowania do walnego zebrania delegatów trwały więc bardzo krótko i napotykały na szereg problemów z tego powodu. Sama kampania odbywała się w dość chaotycznej atmosferze. Wielu kandydatów bagatelizowało swoje obowiązki, nie chciało przychodzić na spotkania z potencjalnymi wyborcami, w związku z tym spotykało się to z dość liczną krytyką wyrażaną na łamach pism Solidarności. W połowie czerwca 1981 roku RKW poinformowała ogniwa zakładowe, że pierwsza część WZD regionu bydgoskiego rozpocznie się 19 czerwca 1981 roku, a więc zaledwie o odstępie 3-4 dni od planowanych obrad WZD. Poszczególni delegaci dowiadywali się, że mają przybyć na obrady. To powodowało problemy frekwencyjne. Część osób po prostu nie przybyła na te obrady, ponieważ nie była w stanie zorganizować chociażby opieki dla dzieci. W związku z tym było to przejawem pewnej spontaniczności działań, a nie przemyślanych, długofalowych i dobrze zorganizowanych działań. WZD regionu bydgoskiego odbywało się w bardzo gorącym okresie. Wszyscy mieszkańcy pamiętali wydarzenia bydgoskiego marca. W Bydgoszczy cały czas panowała taka rewolucyjna atmosfera w związku z niewykryciem sprawców tamtych wydarzeń. Cały czas wzywano do ukarania winnych, cały czas wzywano do tego, aby podjąć działalność strajkową z tym związaną. W związku z tym była taka rewolucyjna atmosfera. Dodatkowo nakładały się kolejne strajki. Groził w tym samym czasie wybuch strajku komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. A na to nakładały się również wybory w instancjach miejskich i wojewódzkich PZPR, przygotowania do 9 Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR, które były zresztą prowadzone w atmosferze fermentu wewnątrz partii, który wynikał chociażby z działalności struktur poziomych czy katowickiego forum partyjnego, a także z prób uniezależnienia się milicji od partii poprzez powołanie Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO oraz wystosowanie przez jego przedstawicieli listów otwartych, m.in. przedstawicieli bydgoskiej milicji. Ponadto miały miejsce w tym czasie również inne wydarzenia, które wpływały na swoiste rozedrganie nastrojów społecznych. Wspomnieć można chociażby o zamachu na papieża Jana Pawła II, śmierci prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, czy rozpoczęciu się procesu przywódców KPN.
wszystkie rzeczy no, wpływały na nerwowość tamtych wydarzeń i one rzutowały też na przebieg walnego zebrania delegatów regionu bydgoskiego. Pierwsza tura WZD odbyła się w dniach 19-21 czerwca 1981 roku. Według pierwotnego planu pierwszego dnia obrady miały rozpocząć się o godzinie 10, ale już od początku nastąpił poślizg. Półgodzinny właściwie obrady poprzedziła część artystyczna. Aktorzy z Teatru Polskiego w Bydgoszczy wystawili spektakl Mówię do Ciebie po latach milczenia, który był oparty na motywach twórczości Czesława Miłosza. Później odśpiewano hymn i rozpoczęto właściwe obrady. Na początek przewodniczący RKW Mirosław Bądzyński zdał sprawozdanie z działalności podległej mu instytucji. Wynikało z niego, że w 12 okręgach wyborczych regionu bydgoskiego skupionych było 275 481 członków Solidarności, co było bardzo pokaźną liczbą w porównaniu chociażby do struktur partyjnych, które liczyły w całym województwie bydgoskim 100 tysięcy członków. Spośród tych członków Solidarności wybrano 479 delegatów, chociaż ostatecznie uznano mandaty 478 osób, ponieważ stwierdzono, że jedna osoba została wybrana niezgodnie z przyjętymi zasadami i pozbawiona z tego powodu mandatu. Po jego wystąpieniu wybrano czterech współprzewodniczących obrad, którzy od tej pory przejęli prowadzenie zebrania. Zgodnie z porządkiem omówiono ordynację wyborczą, regulamin oraz porządek obrad. Następnie wybrano skład komisji mandatowej, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. Po czym nastąpiła przerwa. I można powiedzieć, że nie wszyscy delegaci potraktowali w sposób odpowiedzialny swoje obowiązki, chociaż nakładały się na te czynniki, o których wspominałem wcześniej. Z prasy związkowej dowiadujemy się, że około 15% spośród nich, w tym 40 osób z Bydgoszczy, nie przybyło w ogóle na obrady WZD. I to znajdujemy również w potwierdzeniu szczegółowym w różnych dokumentach. Między innymi podczas pierwszej tury, pierwszego dnia w obradach uczestniczyło tylko 415 delegatów, co stanowi 86,8% całości. Drugiego dnia w obradach uczestniczyło już tylko 348 osób, czyli 72,8%. Trzeciego dnia 375 osób, czyli 78,4%. Ale liczebność w trakcie obrad spadała, o czym świadczy to, że zebrania było trzeba przedwcześnie zakończyć, ponieważ ze względu na brak kworum nie można było przegłosować kolejnych uchwał. Podobnie było w trakcie drugiej oraz trzeciej tury, które były zorganizowane odpowiednio w dniach 3-5 lipca oraz 1 sierpnia. Również wtedy odnotowano znaczną absencję ze strony uczestników. Wspomnieć można chociażby o tym, że ostatniego dnia drugiej tury WZD frekwencja po przerwie spadła poniżej kworum, które wynosiło 169 osób. Pomimo, że pierwotnie w obradach uczestniczyło 411 delegatów. Jak można dowiedzieć się z doniesień prasowych, absencja ta cały czas oscylowała w granicach 90-110 osób w zależności od dnia obrad, chociaż jak widzimy na powyższym przykładzie, w niektórych przypadkach czy momentach była ona znacznie wyższa. Dla podniesienia prestiżu i nadania odpowiedniej rangi obradom WZD zaproszono na nie różnych gości. Podczas pierwszej tury obecni byli m.in. Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, Jan Kułaj, Stefan Kurowski oraz przewodniczący MKZ w Płocku, Włocławku, Toruniu i Grudziądzu. Podczas drugiej tury wśród zaproszonych gości znaleźli się natomiast m.in. wicewojewoda Zygmunt Tylicki, wicewojewoda Tomasz Gliwa oraz wiceprezydent Bydgoszczy Tomasz Sztolcman, jak również wiceprzewodniczący zarządu regionu Mazowsze Seweryn Jaworski oraz ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel chrześcijańskiego ruchu Światło Życia.
Mimo że oficjalna prasa oszczędnie informowała na temat wizyty Lecha Wałęsy na walnym zebraniu delegatów w Bydgoszczy, informacje na ten temat były skrupulatnie gromadzone przez Służbę Bezpieczeństwa, która niezmiernie interesowała się tym zagadnieniem. Sporządzano nawet obszerną relację z jego pobytu, dzięki której dowiedzieć się możemy wielu ciekawych rzeczy na temat wypowiedzi przewodniczącego Solidarności. Wśród nich odnaleźć można również takie, które odnoszą się do tego, w jaki sposób pojmowane było przez niego zasady demokracji. W relacji tej czytamy m.in., że Lech Wałęsa podczas spotkania, i tutaj cytat, stwierdził, że w ważnych sprawach powinno się ograniczyć możliwość podejmowania decyzji przez kierownictwo związku i zarządy regionalne. W sprawach tych musi być zasiągana opinia wszystkich członków związku. No jest to swoiste wezwanie do buntu, do anarchii związkowej i podważenie nie tylko statutu, ale również ordynacji wyborczej i wszystkich zasad przyjętych przez Solidarność. Tak na dobrą sprawę Lechowi Wałęsie chodziło o podważenie czy krytykowanie, była to taka zakamuflowana krytyka Jana Rulewskiego, który często działał niezgodnie z decyzjami czy postulatami Lecha Wałęsy, a wręcz często przeciwko tym planom i odezwom. Krytykę osoby Rulewskiego odnaleźć można zresztą w innych fragmentach wystąpienia Wałęsy, chociażby w tym, gdzie mówił, że, tutaj cytat kolejny, w sprawach wielkich działacze nie mogą decydować sami, gdyż nie mają do tego moralnego prawa. Słowa te od razu zostały skomentowane przez uczestników zebrania, którzy wytknęli Wałęsie hipokryzję, przypominając, że zaledwie kilka tygodni wcześniej doprowadził do zawarcia ugody warszawskiej, nie konsultując tego ani z członkami KKP, ani tym bardziej ze zwykłymi członkami Solidarności, nie organizując żadnego referendum związkowego. Instrumentalne traktowanie zasad demokracji podczas bydgoskiego posiedzenia WZD nie było charakterystyczne tylko dla Lecha Wałęsy, ale przejawiało się również w wypowiedziach szefa tamtejszego regionu. Wypowiedzi Jana Rulewskiego położyły się cieniem na demokratycznym obliczu WZD i powodowało wiele zgrzytów w trakcie jego przebiegu. Wobec przepadnięcia kandydatury Mariusza Łabętowicza i nie wejścia przez niego do zarządu regionu, Jan Rulewski zgłosił wniosek o ponowne włączenie jego nazwiska na listę i kolejne głosowanie nad tą kandydaturą, co również było niezgodne z wszystkimi przyjętymi zasadami. Swój czyn uzasadnił w następujący sposób. To nie jest wykroczenie przeciw statutowi, cenię sobie wyżej uczciwość od demokracji. Przecież to kolega Łabętowicz, postać jakby historyczna, zgłosił wniosek, by członkowie partii wymieniali przynależność partyjną. Właśnie grupa partyjnych związkowców umówiła się, żeby go skreślić. Zapytany przez jednego z delegatów o to, jak rozumie demokrację, Rulewski odpowiedział: demokracja według mnie to nie ta z encyklopedii, nie ma idealnego jej pojęcia. Dla mnie jest to autorytatywne kierowanie. A więc miało liczyć się to, co on zadecyduje, a nie to, co chce ogół związkowców. Postępowanie Jana Rulewskiego, które było sprzeczne z głoszonymi przez niego hasłami demokratycznymi, przysparzało mu krytyków we własnym obozie. Antoni Tokarczuk na łamach jednej z gazet związkowych mówił: decyzję o kandydowaniu podjąłem na mityngu w Romecie. Pytałem wtedy Janka Rulewskiego, czy uważa, że Polacy dorośli do demokracji. Odpowiedział negatywnie. Chciałbym przedstawić niebezpieczeństwa, jakie widzę w jego założeniach. Ja demokrację traktuję serio. Dla mnie to pojęcie tradycyjne. Władza ludu. Jest to umowne, ale jakże głęboka treść. To decydowanie większością, a Janek mówił, że pojmuje to jako autorytatywne kierowanie. Co to za demokracja? Pytał retorycznie. Powyższe tendencje natychmiast podchwycili przedstawiciele partii komunistycznej. Na łamach podległej PZPR Gazety Pomorskiej opublikowano zjadliwy artykuł, który zatytułowano: czy demokracja jest najważniejsza? Inne doniesienia prasy oficjalnej były równie tendencyjne. Przykładowo Adam Goliński, również na łamach Gazety Pomorskiej,
ironizował z przebiegu WZD, swój tekst zatytułował wymownie „Jeden na planie, reszta w cieniu”, sugerując, że Rulewski zdominował związek i inni działacze nie będą mieli nic do powiedzenia. Stronniczo przedstawiał również sam przebieg obrad, podkreślając, że odbywały się one w nerwowej, chaotycznej atmosferze. Generalnie oficjalne gazety bardzo skromnie relacjonowały przebieg pierwszego WZD. Dysproporcje te były szczególnie widoczne po zestawieniu ich z relacjami z wyborów w instancjach partyjnych, które były opisywane na wiele sposobów w co najmniej kilkudziesięciu różnych tekstach na łamach wszystkich regionalnych gazet. Tymczasem na łamach Gazety Pomorskiej, Dziennika Wieczornego i Ilustrowanego Kuriera Polskiego pierwsza tura WZD skwitowana została jednym tekstem. Druga tura doczekała się po jednym artykule w każdej z tych gazet, natomiast trzeciej tury nie opisał już żaden z tych tytułów. Ponadto w regionalnym tygodniku Kujawy odnajdziemy tylko jeden zbiorczy artykuł na temat przebiegu WZD w regionie bydgoskim. Relacje w prasie oficjalnej kontrastowały z obszernymi i licznymi doniesieniami prasy związkowej, które dostarczają nam chociażby wielu ciekawych danych statystycznych na temat osób uczestniczących w pierwszym WZD. Dowiadujemy się z nich, że 30% delegatów miało wykształcenie wyższe, 50% wykształcenie średnie, natomiast pozostałe 20% wykształcenie zawodowe i podstawowe. Nie podano jednak, jaki był szczegółowy podział wykształcenia w obrębie tej grupy. Pod względem przynależności organizacyjnej 75% delegatów deklarowało, że są bezpartyjni, 21% należało do PZPR-u, pozostali deklarowali przynależność do SD lub ZSL. Również tutaj nie ma szczegółowych danych, które pozwoliłyby stwierdzić, jak rozkładał się podział w obrębie tej grupy. Wśród delegatów dominowali mężczyźni, kobiet było bowiem tylko 11%. Średnia wieku delegata wynosiła 34 lata. Dysponujemy również podobnymi zestawieniami w odniesieniu do kandydatów do zarządu regionu. Zdecydowaną większość spośród nich stanowili bezpartyjni, których było aż 80%. Wśród pozostałych 14% przynależało do PZPR, a 5% do SD. Nieokreślony 1% spośród nich to prawdopodobnie członkowie ZSL-u. Jeśli chodzi o wykształcenie, 35% kandydatów miało wykształcenie wyższe, a 46% średnie. Pozostali wykształcenie zawodowe i podstawowe. 70% spośród kandydatów było w wieku 26-40 lat, a więc średnia wieku wynosiła 37 lat. Ze względu na rangę imprezy, jaką był WZD, SB podjęła intensywne działania mające na celu operacyjną inwigilację tego jego przebiegu. Niestety nie zachowała się dokumentacja związana z inwigilacją i operacyjnym rozpracowywaniem bydgoskiej Solidarności. Została zniszczona na przełomie lat 80. i 90. Więc nie mamy takiego bezpośredniego źródła na ten temat. Natomiast istnieje wiele takich źródeł pośrednich, na bazie których możemy pewne rzeczy zrekonstruować, ale również możemy dostrzec ten udział SB w inwigilacji, ale również wpływaniu na pewne rzeczy, które działy się podczas jego obrad. Przykładowo w planie pracy Wydziału 3 A KWMO w Bydgoszczy w okresie 9 Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR czytamy, i tutaj cytat: w ramach sprawy obiektowej kryptonim Gniazdo zostaną podjęte działania operacyjne zmierzające do zapewnienia bieżącego dopływu informacji o odbywającej się w dniach 3-5 lipca drugiej części obrad pierwszego walnego zebrania delegatów regionu bydgoskiego NZZ Solidarność. W ramach tych działań zmierzać się będzie do rozpoznawania i dokumentowania prób wszelkich działań o charakterze antysocjalistycznym skierowanych przeciwko PZPR i zmierzających do zakłócenia 9 Nadzwyczajnego Zjazdu naszej partii. Dalej dodano jeszcze informację mówiącą o tym, że zadania realizują pracownicy sekcji 3 Wydziału 3 A i inni wyznaczeni pracownicy posiadający osobowe źródła informacji uczestniczące w walnym zebraniu delegatów. W notatce służbowej dotyczącej aktualnej sytuacji operacyjno-politycznej w ochranianych obiektach gospodarki narodowej
możemy przeczytać podobne informacje, ale tam znajduje się również ciekawe zdanie mówiące o tym, że tutaj cytat, w wyniku naszych działań operacyjnych większość delegatów odrzuciła przedłożony projekt. Chodziło o projekt ograniczający wywóz żywności z województwa bydgoskiego. Również w innych dokumentach możemy odszukać tego typu sugestie, że funkcjonariusze SB wpływali na przebieg WZD, między innymi w tym incydencie, o którym wspominałem, związany z niewybraniem Mariusza Łabętowicza do zarządu regionu. Funkcjonariusze podkreślali, że to oni jak gdyby podsunęli taki pomysł, że ich człowiek, nie wiadomo czy to funkcjonariusz, bo z dokumentów nie wynika, czy to funkcjonariusz, czy osobowe źródło informacji, on rzucił ten pomysł, aby przegłosować jeszcze raz, a więc złamać zapisy statutu i innych dokumentów związkowych, a Jan Rulewski jak gdyby to natychmiast podchwycił, co go skompromitowało w oczach związkowców i to skompromitowanie również było podsycane później przez funkcjonariuszy SB. I tego typu przykładów możemy odszukać więcej. Również możemy wspomnieć o tym, co już tutaj przed moich przedmówców było mówione. Tomasz Kozłowski wspominał o takiej hiperdemokracji, która przejawiała się nadmiernym, nadgorliwym podejściem do zasad demokracji. Wszystko musiano przedyskutować, wszystko musiano przegłosować. Powodowało to chaos, który był krytykowany na łamach prasy związkowej. Powodowało to chaos organizacyjny również w tym, że nie można było zaplanowanych na poszczególne tury rzeczy przeforsować. I o ile pierwotnie planowano tylko właśnie dwie tury w czerwcu i lipcu, o tyle właśnie ze względów na ten chaos organizacyjny, na ten hiperdemokratyzm musiano zorganizować trzecią turę 1 sierpnia. Mało tego, tam również wywiązywało się różnego rodzaju nadmiar demokracji, który spowodował, że nie zrealizowano wszystkich rzeczy, które miano zaplanowane. Chociażby nie zaplanowano przegłosowania programu działania Solidarności Bydgoskiej, ale również nie przegłosowano wytycznych dla delegatów na zjazd krajowy. Oni pojechali bez tych wytycznych, ale w związku z tym, że jeszcze kilka punktów chciano zrealizować, które wymagały zgodnie ze statutem uchwalenia na walnym zebraniu delegatów, zdecydowano, że odbędzie się czwarta tura, którą zaplanowano na styczeń 1982 roku. Jak wiemy, nigdy do niej nie doszło, ponieważ wprowadzono stan wojenny i wszelka działalność Solidarności już była niemożliwa. Dziękuję bardzo. Tyle w skrócie o walnym zebraniu delegatów w regionie bydgoskim. Dziękuję bardzo za przedstawienie kolejnego WZD, które były tak naprawdę takimi sejmikami, szkołami demokracji, nawiązując do tytułu naszej konferencji. W tej sesji przedstawiono 3 referaty. Wszystkie, tak jak wspomniałem, dotyczyły lokalnego wymiaru działania Solidarności. Wydaje mi się, że mamy tutaj pole do porównań, wyciągania ciekawych wniosków. Zapraszam zatem do dyskusji i otwieram debatę. Zachęcam do zabierania głosu. Ja mam pytanie do pana Krzysztofa Łosińskiego. Jak w przypadku tutaj Bydgoszczy wypadło sprawozdanie finansowe poprzedniego zarządu, odchodzącego zarządu? Nie, po kolei będziemy wybierać głos. Uwagę do referatu o PIL-a i działaniach partii. Znaczy, warto by też, nie wiem, pan być może to robi, tylko po prostu nie powiedział pan tego przy okazji prezentacji referatu.
warto spojrzeć na te wszystkie ruchy partyjne, na przykład namawianie do występowania, później namawianie do występowania z perspektywy wytycznych, które płynęły z centrali. Bowiem na przykład namawianie członków partii do wstępowania do związków zawodowych było elementem takiej strategii, którą chciano wprowadzić w całym kraju. Tylko to się oczywiście średnio udawało w zależności od regionu. Pomysł był taki, żeby członkowie partii przechwytywali, stanęli na czele niejako tego gniewu społecznego i skanalizowali go w odpowiedni sposób. To się oczywiście nie udało, no bo głównie dlatego, że te skostniałe struktury partyjne nie były gotowe po prostu do przeprowadzenia takiej w sumie socjotechnicznej operacji. To, kiedy pan mówi o nasileniu różnych przekazów i takiej propagandy we wrześniu 1981 roku, no to też warto spojrzeć w kontekście tego, że po turze KZD biuro polityczne rozważało przez pewien moment wprowadzenie stanu wojennego. Tak? Nie zdecydowano się na wprowadzenie stanu wojennego, ale za to zdecydowano się na wprowadzenie pewnej strategii kompleksowej, która obejmowała uderzenie propagandowe, uderzenie, wznawianie śledztw prokuratorskich przeciwko członkom Solidarności, żeby prowadzić stopniowo taką konfrontację, która no, Stanisław Kania, który był wtedy pierwszym sekretarzem, liczył, że może być to jakiś substytut stanu wojennego i być może uda się tą sytuację załatwić w jakiś inny sposób. Może jeszcze ja, korzystając z okazji, również pytanie do pana Roberta Kolasy. Wspomniał pan o takim przypadku, który mnie teraz zaciekawił i zaintrygował, mianowicie o tym pośle, który zrzekł się mandatu. Chciałbym się dowiedzieć, jakie były okoliczności tego wydarzenia i w jaki sposób wywierano na niego nacisk, w taki sposób, że okazał się w sumie skuteczny. Gdyby pan mógł jeszcze parę zdania na ten temat powiedzieć, to byłbym zobowiązany. Czy ktoś jeszcze? To może jeszcze ja zadam pytanie. Bardzo proszę. Też do pana Roberta Kolasy. Wspomniał pan, że Piła była miastem wojskowym. W związku z tym chciałbym zapytać, czy zachowały się dokumenty świadczące o działalności operacyjnej WSW? Czy Wojskowa Bezpieka również rozpracowywała struktury pilskiej Solidarności? Pytam dlatego, że w przypadku Bydgoszczy, który również był miastem garnizonowym, takie działania były prowadzone, w pewnych momentach nawet bardziej intensywnie niż SB. WSW miało swoją agenturę w szeregach Solidarności, dość dobrze uplasowaną, w związku z tym, jak to wyglądało w innych regionach. Jeśli nie ma już więcej pytań, to proszę referentów o odpowiedź na pytania. Stosunkuję do tej uwagi zresztą słusznej. Znaczy tak, pan powiedział, że to była polityka odgórnie sterowana, żeby wstępować do Solidarności właśnie, tak jak mówiłem, żeby to, o tym też wspominałem, żeby po prostu udało się włączyć Solidarność w ten front jedności narodu, powiedzmy tak, żeby weszła do tego. To rzeczywiście miało miejsce, ale też było to i spontaniczne, bo wielu działaczy wstępowało zanim jeszcze dostali te polecenie do Solidarności z różnych przyczyn. Jedni robili to koniunkturalnie, niektórzy liczyli, że autentyczna będzie to odnowa, bo nie podobał im się Marz, który był w partii. Niektórzy uważali, że to będzie droga do kariery. Także powody były różne. Co do tej akcji propagandowej, tego potem namawiania, żeby jednak występowali z Solidarności, to wiadomo, no, pan ma też rację, przecież przygotowania do stanu wojennego ruszyły jeszcze w roku 80. Pierwsze takie spotkania, planowanie, także władza jakby dwutorowo szła zawsze, nie? Z jednej strony był ten kij, z drugiej strony była marchewka, tylko że oczywiście ja tego jednak nie, ja bardziej chciałem się skupić na tym lokalnym, ale oczywiście bez pewnego kontekstu szerszego, no to wiadomo, że Piła nie była jakąś tam samotną wyspą i wpływ centrali był jak najważniejszy. Wiadomo, że jeżeli przyszła wytyczna z centrali, no to Komitet Miejski musiał się podporządkować, tak? Także tak to wyglądało. Chociaż oczywiście oddolne inicjatywy były także, nie? O tym też nie możemy tego pomijać. Jeżeli chodzi o pana Kowalskiego, którego pozbawiono, znaczy, który sam zdał mandat, jaki była tego konsekwencja. On został wybrany posłem tutaj z okręgu pilskiego,
i on był utożsamiany z ekipą Gierka, z tymi niepowodzeniami gospodarczymi, z kryzysem i sprzeciw wobec jego i po prostu, że jakby zostając posłem już później nie mieszkał na terenie Piły też, nie? Także to powodowało niechęć do jego osoby nie tylko zwykłych ludzi, ale też członków partii. Jako to sam nawet nazywano, tak zwani młodzi w partii chcieli się jakby go pozbyć i on miał bardzo dużo jakby tutaj dużo przeciwników w samym Komitecie Miejskim i w dawnym Komitecie Wojewódzkim. Postrzegano go jako człowieka z tamtej ekipy, którą trzeba rozliczyć, ukarać i że po prostu on niczego już dla Piły nie robi, w ogóle jej nie reprezentuje godnie, więc nawet nie mieszka już teraz w Pile, więc nie powinien być posłem i on oczywiście zrzekł się po pewnym czasie. Czyli nie tylko nacisk Solidarności, ale też sam... Też. To już wynikało też z pewnej wewnętrznej rywalizacji i z tego, że dla części członków partii on był zbankrutowany politycznie, powiedzmy tak. A jeżeli chodzi o działalność w WSW, ja powiem szczerze, nie mam takich dokumentów. Przeglądałem, znaczy nie do tej konferencji, ale w ogóle przeglądałem dokumentację Służby Bezpieczeństwa w IPN-ie poznańskim. To już więcej bym na ten temat mógł powiedzieć. Ale na pewno domyślam się tylko, mogę się tylko domyśleć, że WSW na pewno inwigilowało struktury Solidarności, bo to była rozbudowana struktura i jednostka WSW także była na terenie Piły. Oczywiście w najmniejszym poziomie to mogę tylko powiedzieć tyle, że jednostki WSW, te, które pełniły funkcje tak zwane, teraz byśmy powiedzieli, że Żandarmerii wojskowej, to pomagały w utrzymaniu takiego porządku, czy w mieście zwalczanie chuligaństwa, alkoholizmu, to tak, nie? Ale o inwigilowaniu, ja osobiście takich dokumentów nie dotarłem, bo ich w pilskim archiwum nie ma, ja to patrzyłem poprzez pryzmat pilskiego, a w innym kontekście, jak patrzyłem na działalność lat 80. poprzez pryzmat IPN-u w Poznań, no tam bardziej docierałem jedynie do dokumentów Służby Bezpieczeństwa. Także tutaj niestety nie odpowiem panu tak dogłębnie. Dziękuję. Jeśli chodzi o sprawy finansowe na walnym zebraniu delegatów, oczywiście one były poruszane, musiały być zgodnie z zasadami, zarząd NKZ-u musiał się rozliczyć ze swojej działalności, również z kwestii finansowych. Jan Rulewski otrzymał absolutorium, w związku z tym żadnych nadużyć na dużą skalę nie wykryto, chociaż pewne kontrowersje były, występowały, ale były no, one na tyle małe i zostały wyjaśnione, że nie wzbudzały żadnych przeszkód do tego, żeby to absolutorium udzielić. Niemniej jednak później, po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy władze przejęły dokumentację, przekazały ją również do Najwyższej Izby Kontroli, która zaczęła tą dokumentację sprawdzać, zaczęto czepiać się różnych spraw związanych właśnie z finansami Solidarności, pewnymi nadużyciami, chociażby tym, że sobie taksówkami z miasta do miasta przyjeżdżano na różne spotkania, mając do dyspozycji samochód służbowy Solidarności i zaczęto to również wykorzystywać w prasie propagandowo, jak to Solidarność jest pełna hipokryzji, piętnuje partię za nadużycie, a sama proszę, co robi. W związku z tym no, tego typu takie propagandowe rozgrywanie spraw finansowych związku było i również sprawy finansowe pojawiły się w innym aspekcie na walnym zebraniu delegatów, kiedy jeden z założeń walnego zebrania delegatów było uchwalenie pensji dla zarządu regionu. Uchwalono te pensje. To w późniejszym czasie oczywiście w prasie i w anonimowych ulotkach kolportowanych po regionie pojawiały się sugestie. Zobaczcie, jak wysokie są te pensje, kilkakrotnie wyższe niż zwykłego robotnika. A więc na waszych plecach chcą się wzbogacić. Wy musicie ciężko pracować, wy cierpicie, a proszę tutaj w cudzysłowie takie darmozjady zarabiają tak ogromne pieniądze. No i w ten sposób po prostu rozgrywano Solidarność wśród społeczeństwa. Sekundę. Referat dotyczył regionu bydgoskiego. Natomiast z tego, co wiem, to sprawa miała miejsce na drugim zjeździe już w 1989 roku, gdzie była faktycznie dyskusja na ten temat i
był problem faktycznie z przyjęciem tego sprawozdania finansowego z czasów działania szczególnie podziemnego i rozliczenia z tych 80 milionów. Natomiast nie mam też na to jakiejś kompleksowej wiedzy. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję przede wszystkim za wytrwałość. I zapraszam też na dzień jutrzejszy. Obrady zaczynają się o godzinie 10:00, oczywiście w tym samym miejscu. Dziękuję, do widzenia.